Cześć Mortki, z tej strony Jaro. Jak dobrze wiecie, organizuję zawody online, do których zgłosiło się 8 najlepszych rajderów i dwie osoby, dwie magiczne dzikie karty. Głosowanie dalej trwa, zawody trwają do tej niedzieli, a dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć, jak to wygląda z mojej strony organizacyjnej i ze strony jury. Głosowanie, które jest ogólnodostępne i w którym możecie głosować co 24 godziny, jest 50% łącznej oceny. Zależało mi na tym, aby to nie był tylko konkurs piękności i konkurs kto ma więcej znajomych, ale także, żeby była jakaś obiektywna opinia i żeby chłopaki mieli też wiarygodne rozstrzygnięcie zawodów. W skład jury wchodzą 4 osoby. Wchodzę ja, wchodzi Oskar Gołata, a.k.a. Bieber z naszego teamu, wchodzi Maciek Maliszewski z naszego teamu i wchodzi Michał Śliwiński, a.k.a. Ciastek, również z naszego teamu. Tak więc cały nasz team w 50% decyduje, kto ma zostać BMX-owym królem polskiego Instagrama. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, na co ja zwracam uwagę jeżdżąc na rowerze. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem rajderem z 12-letnim doświadczeniem i już naprawdę sporo widziałem na tej scenie. Masę editów obejrzanych, masę jakichś insta klipów, byłem na wielu zawodach, jeździłem naprawdę z najróżniejszymi rajderami. I powiem wam tak, jako pierwsze dla mnie jest bardzo ważny styl. Jeżeli rajder jeździ płynnie, jeżeli robi triki stylowo, jeżeli widać, że faktycznie panuje nad rowerem i nie są robione to triki na Jana, bardzo duży plus. Ważne jest też dla mnie płynność i jakby samo wyczucie roweru. Jakby wam to wytłumaczyć? Chodzi o to, że jeżeli jest rajder, który robi coś 3 km na godzinę, prawie jedzie w miejscu, widać, że się trochę szarpie z tym trikiem, no to jakby no nie jest to jakoś mega atrakcyjne. A jeżeli wchodzi rajder, który jedzie na pełno i widać, że jest pewny siebie, że ma opanowanie nad rowerem, drugi plus. No triki też jest to bardzo ważna rzecz, gdyż albowiem wiadomo, że wszyscy jesteśmy piękni i staramy się robić jak najlepsze triki, tak więc sam poziom trików to też jest bardzo ważny aspekt w moim ocenianiu. Kolejna rzecz, na którą bardzo lubię zwracać uwagę, jest to wszechstronność jazdy. Jakby na dzień dzisiejszy ja rozumiem, że barspiny i te whipy robią niesamowite wrażenie i jest to bardzo imponujące dla niektórych. Niemniej jednak ja bardzo lubię też, jak rider ma coś więcej do pokazania i ma bardzo różnorodny styl jazdy i odnajdzie się na wielu płaszczyznach i będzie umiał też wiele trików. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz track driverów i tail whipów i ewentualnie flar, będzie umiał też zrobić jakieś triki typu tobogan, typu teardown, typu no-hander, typu jakiś fajny kombosik z manualem, jakieś fajne kombinacje z grindami, gdzie będzie fajnie potrafił wykorzystać dane przeszkody. I właśnie, to jest kolejny punkt, do którego zmierzałem, gdyż albowiem kreatywność. Kreatywność jest niesamowita. Jakby ja przyznaję, że nie jest to łatwe odtworzyć niektóre triki. Niemniej jednak mam poczucie, że sporo środowiska działa na dzień dzisiejszy tak, że wchodzi na Instagrama, widzi jakiś trik, na przykład, nie wiem, 1.8 tailwhip i okazuje się, że o, to jest prestiżowy trik, który robi furorę i następnie starałem się to odtworzyć. A w dzisiejszych czasach bardzo doceniam też kreatywność i swój własny oryginalny styl, kiedy rider jakby ma swoje triki i myśli też out of the box i jest w stanie wymyślić sam coś nowego i dojść do nowych trików. To też jest bardzo duży plus u ridera. A, wszechstronność. Fajnie jest, ja osobiście, to jest takie moje małe zboczenie, bardzo doceniam riderów, którzy odnajdą się wszędzie. Jakby w pełni rozumiem, jeżeli lubicie tylko street, jeździcie tylko na streetie. Jeżeli lubicie tylko park, jeździcie tylko na parku. Ale mi osobiście bardzo imponuje, kiedy rider jest w stanie odnaleźć się na różnych płaszczyznach. Czyli na przykład idzie na hopy, lata hopy. Idzie na street, robi schody, robi poręcze. Zajebiście. Idzie na park, jest w stanie polatać na koterach. Jest w stanie przelecieć całego jumboxa z jakimś fajnym triczkiem i jest w stanie wykorzystać również parkowe przeszkody. Taka wszechstronność jazdy, jaką prezentuje chociażby Dennis Enarson, Boyd Hilder i tak naprawdę wielu tych streetowców, bo oni się nie pokazują. Ale naprawdę, jeżeli wpuścimy takiego Garretta Reynoldsa czy nie wiem, Dylona Lloyda na park, oni też naprawdę umieją latać i odnajdą się na wszystkim. Tak więc wszechstronność jazdy to jest kolejna ważna rzecz, którą będę brał pod uwagę, oceniając naszych riderów. Żeby zrobić wam smaka, opowiem wam co nieco o riderach, bo z większością miałem mieć przyjemność do czynienia, niektórych znam mniej lub bardziej i dzisiaj ocenimy każdego po kolei. Pierwszym riderem, o jakim wam dzisiaj opowiem, jest Patryk Lipień. Patryk Lipień ma zaledwie 19 lat i prezentuje naprawdę wysoki poziom. Ja zazdroszczę mu wielu trików, bo chciałbym mieć
wystarczająco duże bicepsy i umiejętności, żeby zrobić na przykład, nie wiem, piątkę na flacie, albo 1.8 whipa na flacie, albo widziałem, że już podchodzi pod trójkę 360 whipa na flacie, co jest w ogóle niesamowitą sprawą. Naprawdę ma świetnie opanowane bar spiny, te whipy i kombinacje z grindami i za to naprawdę czapki z głów. Jedna rzecz, do jakiej chciałbym się tutaj przyczepić, to Patryk ma strasznie dużo klipów na flacie. I bardzo fajnie by było, jakby potrafił wykorzystywać też inne przeszkody, jakby potrafił przenieść to na jakieś fajne schody, zrobić jakąś większą poręcz czy coś w tym stylu, bo jeszcze tego trochę mi brakuje w jego jeździe. Niemniej jednak, mówię, chłop ma 19 lat dopiero i ja wierzę, że on jeszcze sporo namiesza na tej scenie, bo już miesza naprawdę porządnie. No i dodatkowo warto zwrócić na to uwagę, że jeździ czyściutko. Naprawdę triki, które wykonuje, są robione czysto. Tam ciężko się przyczepić do czegoś, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś podpórki, jakieś zgięcia, jakieś wylądowania, więc to też jest bardzo duży plus dla niego. Kolejnym riderem, o jakim sobie poopowiadamy, jest Paweł Piotrowski. Pawcio jest na scenie naprawdę długo i jak ja byłem jeszcze takim małym dzieciaczkiem, dopiero zaczynałem jeździć na rowerze, to już go widziałem i był sponsorowany wtedy przez Dart BMX bodajże, taką polską firmę, która już nie istnieje, która robi tylko części do MTB. Ma naprawdę bardzo dużą kontrolę nad rowerem. Jego opanowanie roweru, jego liney z manualami, z ice pickami, z nose manualami, z hang five'ami naprawdę robią wrażenie i mi imponują po prostu. No. Dodatkowo, na co warto zwrócić uwagę, że Paweł ma też całkiem dużą różnorodność trików. To nie jest tylko tak, że robi bar spiny i tail whipy, chociaż je potrafi dobrze robić, ale potrafi wrzucić naprawdę fajnego teardowna, albo zrobić jakąś fajną rurkę, właśnie wkleić hand five'a, tak jak wam mówiłem, zrobić jakiegoś naprawdę ciekawego rayride'a, albo jakiegoś nowego kombosa, tak więc to jest bardzo na plus. Kolejny rider, którego wspólnie obgadam z wami, jest Max Płóciennik. Max Płóciennik jest wyjątkowo kontrowersyjną osobą, gdyż jeszcze parę lat temu jeździł dosyć brzydko, nie miał najlepszych trików świata i wiele osób zastanawiało się dlaczego. Na dzień dzisiejszy Max naprawdę mi imponuje tym, co robi. Jesienią wypuścił edit, który był naprawdę na wysokim poziomie. Jedyne, do czego tam się przyczepiałem, to trochę do technicznych akcji, bo jeżeli chodzi o dropy, wow, naprawdę pokazał chłop, że ma spore jaja i że potrafi zarówno walnąć fajnego fibelka do 3/6 z naprawdę dużego dropa, jak i potężny setik schodów. Przyczepiałem się, że tam mało jest jakichś technicznych akcji i tak dalej. Niemniej jednak chłop zamknął się na całą zimę na weparku, gdzie katował technicznie, dobrał jeszcze więcej stylu i rozwinął się bardzo technicznie i na dzień dzisiejszy tam ciężko mi się przyczepić do czegoś. I poza tym chciałbym Maxowi też bardzo pogratulować, gdyż Maxiu naprawdę ma łeb na karku i potrafi się zorganizować, jeżeli chodzi o sponsorów. Ma fajny backup i tak jak niektórych na tej scenie BMX-owej nie do końca szanuję, gdyż mają takie tendencje do żebrania o nagrody, o zwykłą, nie wiem, paczkę naklejek czy jakikolwiek rabat, tak Maxiu ma naprawdę fajne warunki i z tego co wiem i z tego co mi zdradzał, to naprawdę bardzo dobrze się urządził, więc szacun też dla niego, bo ja byłem przekonany, że na scenie BMX-owej nie da za dużo się osiągnąć pod tym względem i że tutaj sponsorów nie ma, a Maxie jednak dał radę, tak więc fajnie, naprawdę szacun chłopie, że ci się to udało ogarnąć. Gracjan Jaszczak, polecimy dalej za tropem, olsztyńskim tropem. Gracjanka uwielbiam. Gracjanek jest niesamowity, Gracjan ma bardzo podobny styl jazdy, więc jak tylko mam przyjemność z nim jeździć, to my się gdzieś tam odnajdujemy i robimy podobne triki, nawzajem się motywujemy. Gracjanek bardzo lubi tail whipy, lubi bar spinki. Jeździ też czysto i stylowo. To trzeba mu przyznać, że jeżeli już coś klei, to robi to całkiem czyściutko i rzadko kiedy są tam jakieś dziwne, niepotrzebne wygibasy na tym rowerze. Na co też warto zwrócić uwagę, że zajebiście ogarnia piątki, rotacje, czego mu bardzo zazdroszczę. Więc to jest też kolejny plus dla niego. Jedyne, czego mi brakuje w jego stylu jazdy, to trochę większych dropów. Jakby Gracjanek jeździ na, może nie na krawężnikach, ale raczej ogranicza się do jakichś bęków, do jakichś boksików. A bardzo fajnie by było, jakby potrafił rzucić się też na trochę większe schody z jakimś fajnym triczkiem, albo zrobić jakąś fajną streetową rurę w dół. To jedyne, czego mi brakuje, ale kurde, naprawdę poziom jazdy jest wysoki i kłaniam się w ramach szacunku. Wiktor Skiwiński, dla mnie żywa legenda polskiego streetu. Znam naprawdę sporo riderów, sporo dobrych riderów i z przeszłości, którzy już nie jeżdżą, i z teraźniejszości. I Wiktora Skiwińskiego
takiego człowieka nigdy nie było na scenie, autentycznie. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że udało mi się ogarnąć sponsoring od WTEPA. Bardzo zasługuję na to, mam nadzieję, że się rozwinie i będzie nas godnie reprezentował na scenie międzynarodowej. Co jest niesamowite, on jest maszyną nie do zatrzymania. Znam go, nie wiem, 7-8 lat już obserwuję go. Tak mi się wydaje co najmniej. Chłop się nie zatrzymuje. Ja nigdy nie wiedziałem, żeby on miał regres. On cały czas, nieważne czy zima, czy lato, czy kontuzje, czy nie kontuzje, Witek cały czas rzuca nowe triki, cały czas poszerza swoje horyzonty, wychodzi ze swojej strefy komfortu psychicznego i non stop ciśnie z progresem. Dla mnie to jest niesamowite, bo nie znam drugiego takiego rajdera. Autentycznie nie znam drugiego takiego rajdera, który miałby wieczny progres. Wolodymyr Panasenko. Władka poznałem dopiero niedawno, jak byłem w Warszawie. I jest to taka fajna mordka, jest tak w porządku chłopakiem do jazdy, tak fajnie się z nim śmiga, wzajemnie się motywowaliśmy. Tak więc Włodka osobiście, personalnie naprawdę bardzo lubię. W jego stylu jazdy imponuje mi to, że jeździ stylowo bardzo. Ma dużą kontrolę nad rowerem. Triki, które wykonuje, widać, że czuje je i że ma bardzo duże wyczucie roweru. I dodatkowo, co jest bardzo dużym plusem, to to, że Włodek kiedyś jeździł na parku i dzięki temu odnajduje się dzisiaj zarówno na parku, jak i na streetie. Kurczę, wbrew pozorom, jakbym miał się do czegoś przyczepiać, to nawet nie wiem do czego. Zawsze może być lepiej, zawsze mogą mieć jakieś lepsze triki na większym poziomie, zawsze może zamiast 10 schodów być 15 i tak dalej. Ale Włodka jazda jest naprawdę bardzo czyściutka, bardzo stylowa. Włodek ogarnia technicznie, Włodek potrafi wrzucić jakiegoś porządnego tail whipa. Włodek jest naprawdę dobrym rajderem. Tyle mogę powiedzieć o nim. No. Dobra, przejdziemy jeszcze do naszych dwóch stylowych rajderów. Rajderów, którzy są dla mnie inspiracją manualową. Zaczniemy może od Jasia Pokropa. Jasiek Pokrop jest też bardzo długo na scenie. On chyba od 7 lat, jak nie dłużej, jeździ dla BMX Live. I ja go też już od dawien dawna kojarzę, gdzieś mi się przewijały jego edity i tak dalej. Osobiście chyba nawet nie wiem, czy mieliśmy okazję się gdzieś przeciąć, ale no, prezentuje bardzo wysoki poziom. W jego jeździe jest bardzo dużo manuali, backwards manuali i tak dalej, co jest dla mnie niesamowite, bo chłop ma tak ogarnięty balans, ale to tak bardzo po prostu, że mało riderów znam nawet na scenie światowej, globalnej, którzy tak fajnie to ogarniają. Dodatkowo, co jest mega atutem Jasia, to jest to, że uważam, że ma naprawdę ogromne jaja, bo sadzi jeden z wielkich trójek na tej scenie BMX-owej. Potrafi zrobić naprawdę dobrego dropa, potrafi skakać z dachów, potrafi skakać z naprawdę wysokich schodów i to jest coś, co bardzo lubię w riderach. A jak już jesteśmy przy manualach, to mamy naszą drugą dziką kartę, która się dostała z eliminacji. Mateusz Zięba. Ostatnie lata są naprawdę jego, chłopak bardzo się wyrobił i prezentuje naprawdę mega styl jazdy. Ja jakbym mógł mu coś ukraść, to ukradłbym mu fibla do hard trójki, do manuala, bo robi to tak syto i tak płynnie, że tylko pozazdrościć. Kolejną fajną rzeczą jest to, że tak jak na edycie można było widzieć, chłop też potrafi robić dropy. Nie mam bladego pojęcia, kto robi tak wysokie half cuby z tak wysokich setów, jak właśnie Mateusz. Czasem mi brakuje w jego jeździe jakiegoś tail whipka czy coś w tym stylu, ale tak samo jak z Jaśkiem, to nie jest za bardzo wymagane. Szanuję to, że ma swój styl jazdy i niech ciśnie dalej z tematem, bo naprawdę dobrze mu idzie. Już naszym przedostatnim rajderem, który wziął udział w naszych zawodach, jest Patryk Pięta. Jeden z bardziej popierdolonych rajderów, jakiego znam na tej scenie. Potrafi sadzić takie dropy, że jak ja bym na to spojrzał, to ja nie chciałbym tam stawać, a on po prostu robi z tego barspina czy noli barspina. Patryczek też jest długo na scenie. Pamiętam, że jak byłem małym strzelem, który jeszcze walił w pieluchy, to Patryk jeździł już dla Manifestu i wrzucał naprawdę grube edity. Od zawsze miał jaja, od zawsze rzucał się na największe raile albo największe dropy z no-handerami, z barspinami. Dla Patryka mam odwieczny szacunek po prostu za to, że potrafi robić takie rzeczy. Jego tutpiki czy hangovery też są naprawdę niesamowite. Technicznie potrafi dorzucić parę fajnych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś był konkurs Finda na Instagramie na najlepszy slam, najlepsze wywrotki albo najlepsze też właśnie triki instagramowe. Patryczek zrobił tam swoją małą kompilację i wygrał tam chyba ramy czy coś jeszcze od samego Reynoldsa, tak więc no widać, że gdyby tylko chłopakowi się chciało i gdyby miał jakieś parcie na bycie światowym i tak dalej, to świat stoi otworem przed nim.
fajnie też, że jeździ po prostu dla siebie, nie jest jakąś mega medialną osobą, która by wrzucała 15 postów na Instastory czy coś w tym stylu. To też bardzo szanuję, bo ja stawiam jakby przyjemność jazdy na rowerze na pierwszym miejscu i nie zależy mi na tym, żeby mieć milion liczb, ale też żeby się głównie po prostu bawić na rowerze. Dla mnie jest na dzień dzisiejszy jednym z lepszych riderów, jakich mamy w Polsce, tak więc szacun, naprawdę szacun. No i ostatni rider, wisienka na torcie, o którym chciałem wam poopowiadać, Patryk Dziedzic. Patryk Dziedzic mnie non-stop zaskakuje i cały czas jestem pod wrażeniem jego progresu, jego trików. Patryk Dziedzic jest kwintesencją tego, co miałem na myśli, mówiąc o różnorodnym stylu jazdy, gdyż albowiem Patryczek świetnie lata na hopach i wrzuca tam jakieś double whipy i tak dalej. Potrafi pójść na street i porobić grindy na cztery strony, wykorzystać cztery pegi, zrobić fajne kombosy, albo potrafi pójść na skatepark i zrobić jakąś flarę do fejki, czy cokolwiek takiego, tak więc mega szacun dla niego za różnorodność jazdy. Ja jestem naprawdę jego wielkim fanem, gdyż albowiem, tak jak mówiłem, jest różnorodny i potrafi wrzucić naprawdę duże kosy. Jak ja widziałem, jak zrobił backflipa 360 do fejki na skating parku, albo właśnie jakieś 7 do fejki, albo 1080, kurde! Patryk jest dla mnie świetnym riderem. Nie mogę się doczekać, żeby kiedyś mieć przyjemność z nim pojeździć sam na sam i zobaczyć, jaką jest też osobą osobiście. Duży props dla niego za to, co prezentuje sobą, i edit wyszedł też naprawdę fajny, tak więc szacun. Dobra, miszki, wiecie, jak to już wygląda z mojej strony, ze strony jury i z mojej subiektywnej opinii. Wiecie, na co zwracam uwagę, oceniając naszych riderów. Jeżeli chcecie pomóc swojemu ulubionemu riderowi, zagłosujcie na niego, oddając głos na jaraapparel.pl/zawody. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, że dowiedzieliście się co nieco a propos danych riderów i a propos stylów jazdy i na co też warto zwrócić uwagę podczas jeżdżenia na rowerze. Widzimy się w następnym odcinku. Już niedługo wyjdzie dla was Game of Bike, który przygotowałem jakiś czas temu, będąc w Warszawie. Kolejny bardzo fajny odcinek, tak więc za dzień dzisiejszy dziękuję wam ślicznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!